Yo, siemano, z tej strony Maciu, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordeczki. Dlaczego dzisiaj zaczynamy tutaj w moim domku, a nie w jakimś, słuchajcie, specjalnym, tajnym miejscu? Ponieważ na serwerze jest intruz, słuchajcie, dokładnie tak. Po długiej przerwie, słuchajcie, dostrzegłem intruza latającego gdzieś przy lodowcu. Pewnie dlatego, bo słuchajcie, właśnie intruza nie było bardzo dawno i po prostu lodowiec widzi pierwszy raz. Więc od razu odpaliłem nagrywanie, żeby zobaczyć, słuchajcie, co się stanie. No bo intruz na serwerze przed świętami, słuchajcie, może słuchajcie, on się jakoś, kurczę, nawrócił, słuchajcie, być może z okazji świąt, słuchajcie, nie będzie z nami. O nie, słuchajcie, musimy tam iść. Ja już widzę TNT, słuchajcie, nawet nie widzę jego niku czy jego skina, ale słuchajcie, widzę, że stawia TNT, to nie wróży dobrze, słuchajcie. Chciałem powiedzieć, że być może na święta, słuchajcie, będzie miły i będzie chciał, słuchajcie, z nami spędzić święta, cokolwiek, będzie po prostu spoko. Jak widać, słuchajcie, nie, chociaż może to jest takie, wiecie, słuchajcie, dobra, słuchajcie, idziemy tam od razu. Więc wy pamiętajcie, żeby oglądać do samego końca, bo nie wiadomo, co się stanie z intruzem, bardzo dawno go nie było. Dlatego od razu odpaliłem nagrywanie, a także pamiętajcie o subskrypcji na tym kanale, bo macie codziennie live'y, codziennie odcinki, no i lecimy, bo on tam stawiał TNT, bardzo nie chcę, słuchajcie, żeby coś tam się stało, please, please, to jest, słuchajcie, lodowiec, on nie wie pewnie właśnie, co to jest za lodowiec, kto to jest, Bobo, że Abra wrócił, on pewnie nic nie wie, dobra, lecimy do niego. Co to będzie? Hello, hello, panie intruzie, dzień dobry, panie intruzie, hello, pamięta mnie pan? Mikołaj. Siema, jestem Maciek, pamiętasz mnie, gościu, pamiętasz mnie? Coś cię atakuje. No i pana atakuje mnie, to może choć wejdziemy do środka, chciałem porozmawiać z panem. Dzień dobry, panie intruzie, co pana sprowadza do nas po takiej przerwie? Co ty robisz, gościu? Zostaw to TNT. Co ty robisz? Co cię sprowadza do nas? Czemu ty tutaj wbijesz na serwer, mordo? No bo mi się nudzi. No nudzi się, bo co, masz ferie, tak? Świąteczne? No bo dziś szklanka. Co mówisz? Bo dziś szklanka. Co, jaka szklanka? A lód to szklanka, więc będę na lodowcu. Ale w ogóle ty wiesz, co to jest za lodowiec? Mordo, to zostaw to TNT i co ty wyprawiasz tutaj? Mordo, ty wiesz w ogóle, czyli to jest lodowiec? To jest lodowiec Abry i Bobo, ty wiesz, kto to są w ogóle? Kto to jest Bobo? Nie wiesz, kto to jest Bobo? No właśnie, Bobo to jest stare dziecko, które z nami gra. Ty nie możesz go, wiesz, trollować, nie możesz go zabijać. O nie, ja mam mało życia, muszę uciec do środka. Nie, ej, serio, bo mnie atakują 2,5 serca. Dobra, żyję, 1,5 serca mam. O kurczę, przez tą głupią płaszczkę, muszę ją rozwalić, sorry mordo. Także możesz zostawić ten lodowiec? Zostaw ten lodowiec, co ty robisz? Ej, słuchajcie, intruz, nie wiem, teraz co mu się dzieje, słuchajcie, no błagam, słuchajcie. Dobrze. No. O, idziemy w kimę, bardzo dobry pomysł, ale czy ty możesz zostawić ten lodowiec? Zostaw to TNT, człowieku. Ale on tu nie pasuje. Co nie pasuje? To ten lodowiec. Ale człowieku, są święta! Ja myślałem, że wbiłeś na serwer, żeby się z nami, wiesz, zakumplować czy coś w tym stylu. A ty widzę, że jest cały czas swoje. Dlaczego to robisz, mordo? Są święta, trzeba, wiesz, być koleżeńskim. Nie, słuchajcie, on nic nie rozumie. On nie wyznaje takiej zasady, że na święta trzeba być miłym. Widzicie, co on robi? Słuchajcie, to jest masakra totalna. Słuchajcie, on stawia masakrycznie dużo TNT, ale stary, ty nie odpalisz tego. To będzie świąteczne fajerwerki. Jakie się... Gościu, ty nie wiesz, co to jest Bobo, to jest dziecko. I przecież jak ty byś rozwalił ten lodowiec, ono by się popłakało. No to nie pierwszy i nie ostatni raz. Ale został, ale ty nie wiesz, co to jest Bobo i to Abra budował. Nie możesz tego rozwalić. Słuchajcie, jesteśmy sami na serwerze, więc ja muszę to szybko opanować. Gościu, są święta, no weź zrozum. Miej serce, człowieku, no. Jakie boom! Bum, będzie jak cię zbanujemy zaraz, stary. Oj tam, to już straszysz. Co straszysz? A ty co robisz? Tak samo, straszysz, stawiasz jakieś TNT i co z tego wynika? I nic z tego nie wynika, jesteś totalny, wiesz, lamus i ty potrafisz tylko postawić TNT. Wiadomo, że tego nie wybuchniesz, bo po prostu się cykasz nas. No tak. No tak, bo jakbyś wybuchnął, to byś dostał bana, a na tym ci akurat zależy, żeby nie dostać bana. No i co, zobaczcie, on se stawia TNT, a wiecie co, ja też mogę sobie postawić TNT, wiadomo, że nic z tego nie wybuchnie, bo po prostu, słuchajcie, on dobrze tego nie odpali tak czy siak. No. To patrz. Co patrz, gdzie ty lecisz, mordo? Ej, słuchajcie, on już ucieka. On już ucieka, słuchajcie, widzicie? On postawił sobie kilka TNT na krzyż, żeby postraszyć nas i gitara się ma. Dobra, słuchajcie, możemy to szybko rozwalić. Tutaj mamy jakiegoś bedroka. Co, słuchajcie, on jest chyba u mnie w domu. On jest chyba tu u mnie na chacie. Mamy jakiegoś muchomora, jakiś obraz. O nie, mordo, słuchajcie, on jest definitywnie u mnie chyba na chacie, bo powiedział bedrok i muchomor. Musimy tam szybko polecieć. Hello, panie... O, jest intruz. Panie intruzie, co robisz? Hello! Co to nie jest? Co ty robisz? Co? Co? Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Gościu! Co ty, czemu ty to wybuchnąłeś? To przecież nie wybuchnę żadnego TNT. Nie, słuchajcie, nie. Co on robi?
No i co? Wybuchnąłeś jeden domek, z którego i tak nie korzystałem i co? Myślisz, że jesteś taki kozaczek? Czy taki kozaczek jesteś teraz? Gościu, gościu, ty w ogóle nie wiesz, z kim masz do czynienia, tu leci taki ban i to taki oczywisty, słuchaj, mordo. O, a tutaj w środku? Ale mordo, no, no co, chyba nie będziesz tego wysadzał. Chyba nie będziesz tego wysadzał. No po co, stary, po co, po... Nie! Nie! Mintrusie, no kurczę, ale słuchajcie, ja nie mogę z tym typem. O, przecież ty mi dom cały rozwalasz. Gościu! Gościu, co ty robisz? A może tutaj... Ej, a bedroka, o. Bedroka byś stary rozwalił, dobra, weź łapką rozwal bedroka, bo ja się z nim bujam naprawdę, od kiedy tego postawiłeś, mordo. Prezent dla Maciocha na święta, stary, bo my naprawdę, wiesz o co chodzi, Eldis zrobił prezenty dla wszystkich na serwerze i ty też dostałeś prezent, stary. My chcemy, żebyś był naszym kumplem, po co stary nam wszystko rozwalasz? Nie! Po co tego bedroka stawiasz? Słuchaj, dlaczego? Dlaczego ty to robisz? Dlaczego ty to robisz? Ej, weź to wysadź, gościu. Wysadzisz to teraz? Nie wysadzisz tego, bo nie masz, gościu, wiesz, psychy na to. Nie, on to... uciekamy, uciekamy, słuchajcie, tam było za dużo TNT. Ale to chyba nic nie zrobiło akurat, na całe szczęście, słuchajcie. Bo to było w bedroku, więc to nie jest problem. Stary, słyszysz? My chcemy się z tobą kumplować. Jest Bobo, jest Abra, super rodzinkę mamy minecraftową. Nie chcesz być członkiem jej? Nie. Dlaczego? A tutaj? Dlaczego nie chcę? Nie, tam jest kopalnia chyba, wiesz? Co tu jest? A, ej, nie mam pojęcia, co to jest nawet. A, wiem, co to jest po prostu. Okej, dobra, to jest taki błąd jakiś, dobra. Słuchajcie, jak ja mam stąd wyjść teraz? Ej, halo! Halo! Słuchajcie, ja, bo tutaj... Wow, dobra, jestem u mnie w domu! Ej, ale beka, słuchajcie, dobra, muszę to naprawić szybko, bo zaraz intrus się tu włamie, dobra. Jestem u siebie w domu, lecimy szybko na górę do intrusa, słuchajcie, bo on rozwala. Nie! Kolejne TNT poszły! Gdzie? Nie, mordo, mordo, please. Nie! Co ty zrobiłeś? Intruzie! Przestań rozwalać mój dom! Dobrze. Ale człowieku, przecież ty... prezent, mogę ci pokazać prezent, jaki dostałeś. Proszę. Od Elvisa, dobra, to ci pokażę, to ci pokażę. Słuchajcie, może jak pokażemy mu ten prezent od Elvisa, to może, wiecie, mu wtedy zmiękczy się, nie wiem, sumienie, cokolwiek, słuchajcie, i wtedy pomyśli, a, jednak ten Macioch to spoko chłopak, może on nie chce mnie zbanować. Dobra, słuchajcie, problem jest w tym, że ja nie mam pojęcia, gdzie jest ten prezent, bo szukałem go wczoraj i totalnie ja nie mogłem go znaleźć, także słuchajcie, to może on się zesłościć, ale dobra, słuchajcie, może go znajdziemy, może jakimś totalnym fardem go znajdziemy. Panie Intrus, tutaj proszę zobaczyć, jaki ratusz piękny wybudował nam Elvis. Wiso i agent, piękny, prawda? Prawda? Proszę zobaczyć, jaki cudowny. Cudowny. Także go byłbym bardzo dozgonnie wdzięczny, gdyby go intrusy nie dotykał, dobrze? Bo chłopaki się napracowali i na pewno byłaby szkoda. Tutaj jest nawet napisane, że 10 godzin, 10 godzin oni go budowali i, no i gitara się ma. To co, dogadani jesteśmy? A gdzie ten prezent? Już prowadzę. Słuchajcie, nie wiem gdzie jest ten prezent. Tutaj był ten prezent, ale oni go wiesz, zabrali, bo pomyśleli, że nie wbijesz na serwer. Co? Stary, no nie, przecież byliśmy dogadani. Nie, słuchajcie, nie, co on robi? Co on robi? Stary, nie możesz tego wysadzić. Jak dostanę prezent, to nie wysadzę. Mordo, nie możesz tego wysadzić. Ale on był dla ciebie prezent, tylko że oni go zabrali, bo pomyśleli, że już nigdy nie wbijesz na serwer. Bo tak. Naprawdę tak było. Nie, słuchajcie, ale nie, dobra, ja to rozwalę szybko, patrzę, bo on jest głupi, słuchajcie, on tego nie ogarnia nawet, patrzę, pyk. Rozwalimy szybko to TNT i będzie ratusz bezpieczny, słuchajcie, nie, akurat co jak co. Nie, stary, co ty robisz? Ratusz akurat nie może być rozwalony, nie ma opcji takiej nawet. Mordo. Mordo, dobrze, a jaki byś chciał prezent? No jakiś fajny. Ale jaki chciałbyś prezent? Co, mam ci wybudować pomnik intruza? Nie. A ja, jak ci wybuduję pomnik intruza, to co? To będzie fajnie? Ja mam lepszy pomnik. Dawaj. Moim prezentem będzie to, żebyś opuścił wioskę. Co? Nie, ale na że... Na zawsze. Co? Że tę wioskę? Że nasze milionowice? Milionowice, lodowice i wszystko inne, co jest wice. LOL, nie masz stary opcji takiej, przecież dobrze wiesz, że ja jestem prezydentem w tym mieście i nigdy nie opuszczę tego miasta. Chodź, pokażę ci coś. Chodź, pokażę ci coś, mordo, chodź, ja ci pokażę. Patrz, zrobić. Wchodzimy do ratusza. Co ty stary robisz? No przestań! Nie możesz tak robić, chodź, ja ci pokażę coś.
Pokażę ci. Tutaj masz normalnie biurko na górze i patrz, co masz napisane. O, tu jest szkielet, ja go załatwię dla ciebie. Oczywiście dla ciebie, mordo, bo jestem takim dobrym kumplem. Założę sobie zbroję, słuchajcie, bo tutaj są jakieś niebezpieczne. Mordo, zostaw to TNT! Przestań to robić! I tak nie możesz tego wybuchnąć, nie masz prawa. Patrz, co tu jest napisane. Biurko Mogę. Prezydenta Maciocha. Jestem prezydentem tego miasta. O nie. Słuchajcie, musimy to szybko naprawić. Patrzcie, będzie biurko. Słuchajcie, prezydenta Maciocha. O, 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 wszystko działa. No czemu ty to rozwaliłeś, jak ja to pisałem? Gość, jestem prezydentem tego miasta. Nie wyrzucisz mnie stąd. Nie pozwolę się wyrzucić stąd. Dobrze, no to patrz, co się teraz stanie. Nie gadaj, nie, mordo, no chyba nie wybuchniesz tego. No sto jak co, ale jesteśmy kolegami, prawda, stary? Mordo, ja ci wybuduję pomnik, dobrze? Nie, 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 słuchajcie, co on robi? Nie opuszczę tego miasta, nie zastraszysz mnie tak czy siak, więc nawet nie próbuj, po prostu gościu, daj sobie siana. Słuchajcie, on się odpalił totalnie. Daj sobie siana lepiej, wiesz? Bo wiesz, że my możemy to TNT szybko rozwalić. Mordo, wiesz o tym? Co ja też mogę. Jestem sam na serwerze, słuchajcie, a wiecie, jak on by podpalił jedno TNT, to jest łańcuch, słuchajcie, i on to by wszystko, słuchajcie, się połączyło. Nie, 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 stary, da, no weź. Mordeczko, mordeczko, a jest coś, jakiś inny prezent taki możemy dla ciebie zrobić? No weź. Stary, ja nie mogę opuścić tego miasta. Mordo. Miasto. Ale dlaczego takie tego chcesz? Bo tak, bo taki mam kaprys. No ty masz taki kaprys, gościu, no bez przesady. No szanujmy się chociaż trochę, stary. Nie chcę cię tu. Ale dlaczego? To jest moje miasto! Nie. No to czyje niby? Moje. No jak twoje? Nie chcesz mnie tu w ogóle, słuchajcie, on jest jakiś nienormalny, słuchajcie, on jest mega śmieszny. On sobie, słuchajcie, jakieś rzeczy wyobraża niestworzone, że on może, słuchajcie, takie mieć wymagania. Ale stary, zostaw to TNT! Czy ty możesz to zostawić? Nie, 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 słuchajcie, tutaj cały czas jest masakrycznie dużo TNT. Ja nie wiem, słuchajcie, co zrobić, bo ja nie opuszczę tego miasta za nic, a na pewno nie, jak mnie jakiś, słuchajcie, głupi intruz będzie szantażował. Słuchajcie, tak to nie będziemy się... Stary, przestań, no please, na pewno jest coś, co możemy dla ciebie zrobić. Nie. Jak... Ale... Opuść miasto, na zawsze. No nie, no słuchajcie, nie możemy tak zrobić. Nie ma takiej szansy nawet, słuchajcie. Ja muszę szybko napisać do chłopaków, ogarniemy to TNT, słuchajcie. Wiesz, mordo, że my możemy cię zwalczyć? Nie możecie. Możemy bez problemu. O, choinka. Nie, 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 co? Mordo, szybko, nie, dlaczego? Nie. Ej, patrzcie, choinka nie ucierpiała w ogóle. Nie ma prezentów w tym roku, chyba że wyjdziesz stąd. Ej, rozwaliłeś prezent, ale patrz, co się stało. Choinki w ogóle nie rozwaliłeś. Jak ty to zrobiłeś, no stary? Masz wyjść. Tutaj była pochodnia, ty głupolu. Tu była pochodnia od torów. Od sroru. Co, mordo? Co? Ej, weź, słuchaj, on mi rozwalił dom. Patrzcie, on mi rozwalił dom. Rozwalił mi choinkę. No dobra, akurat choinki nie rozwalił. Ale pewnie to było niechcące, ale się liczy. I tak, rozwaliłeś, mordo, choinkę. Gdzie ty uciekłeś? Gałganie jeden, najgorszy jeden, no. Znaczy on uciekł. O, jest intruz. Nie, stary, przestań. Czemu ty to rozwalasz dalej? I tak już rozwaliłeś dużo. Nie, słuchajcie, nie mogę, nie mogę, słuchajcie, jeżeli to ma tak długo, dłużej potrwać. Miałeś tutaj farmę jakąś przecież. Tak, tu jest... Nie, Lola, nie, tu nic nie ma, tu nic nie ma, no gościu. Farmę też zrobimy, bo... Nie, no stary, co jak to? Ale zo, nie masz prawa rozwalić. To są stare pandy, które sam zrespiłeś. O. Mordo, nie. Hop! Mordo, nie rób tego. Nie, stary, nie zrobisz tego. Nie zrobisz tego. Nie pozwolę ci zo zniszczyć! Hop. Nie pozwolę ci zo zniszczyć, nie ma... Nie, nie! Dobra, słuchajcie, udało się. Patrzcie, jaki on jest głupi, nawet nie potrafi TNT, słuchajcie. Serio. Patrzcie, jaki to jest głupek, on nie potrafi nawet TNT wybuchnąć. O nie, słuchajcie, teraz jest problem. Nie, nie, dobra, uciekamy. O kurczę, dobra. Mordo, lis oberwał. Zostaw zwierzaki. Zostaw zwierzaki, mówię ci. Słuchajcie, nie wiem, co zrobić, słuchajcie. Intruzie, wrócę za wrócę za sekundę, dobrze? Tylko pójdę do toalety. Pójdę do toalety, dobrze? Idź. Dobra, słuchajcie. Jestem w totalnym szoku. Słuchajcie, czegoś takiego to akurat nikt by nie przewidział.
I nie wiem, słuchajcie, kompletnie co zrobić, bo jak wiecie, słuchajcie, intrus, no słuchajcie, no ma creative'a. Słuchajcie, go zbanować się nie da, bo próbowaliśmy. I teraz słuchajcie, co, jestem totalnie w sytuacji bez wyjścia, bo jeżeli, słuchajcie, zostanę w mieście, to on rozwali doszczętnie całe miasto, słuchajcie. Sami widzicie, co tam się wyprawia na lodowcu Bobo, słuchajcie. Musimy to rozwiązać, póki nie ma Bobo i Jabry na serwerze, bo jeżeli, słuchajcie, Bobo by to zobaczyło, to by była totalna masakra. Z kolei, kiedy opuszczę wioskę, no to słuchajcie, no to jestem prezydentem miasta, słuchajcie, jestem zżyty z tym miastem, od początku tu jestem, nie ma opcji nawet, że opuszczę, ale słuchajcie, kurczę, Beren, no jeżeli nie opuszczę, to wiecie, słuchajcie, całe miasto legnie w gruzach, słuchajcie, cała praca Elvisa, agenta, Bobo, Abry, moja też, słuchajcie, moja to już legła, słuchajcie, moja to już legła, przynajmniej, słuchajcie, ta choinka nie jest rozwalona doszczętnie, więc... Nie wiem, słuchajcie, ale tak naprawdę jest to sytuacja bez wyjścia i być może będę musiał opuścić to miasto. Dobra, wróćmy do intruza, słuchajcie, może mu się trochę przewidziało, może mu się to, słuchajcie, trochę odwidziało. I może, słuchajcie, spróbujemy mu jeszcze raz przemówić do rozsądku. Hello, pan, nie ma pana intruza. Słuchajcie, nie ma intruza, musimy go poszukać, jest cały czas na serwerze. Hello, jestem Maciok, panie intruzie, gdzie pan jest? O, gdzieś tu słyszałem coś. Halo, halo, halo. Ej, serio, słuchajcie, intruz uciekł. Słuchajcie, słyszałem go? Ej, nie wiem, gdzie on jest, słuchajcie. Ja jestem przy moim domku, słuchajcie, nie mam pojęcia, gdzie on jest. Czy on jest przy tym iglo? Baby Yoda, baby Yoda. Słyszycie go? Ej, nie wiem, gdzie on jest, słuchajcie. Może jeszcze raz pójdziemy do tego zoo, kurczę, Bele, bo on tutaj powinien być. Hello! Hello, słuchajcie, nie no, intruz jest na serwerze, nie mam pojęcia, gdzie on jest, tylko... Ej, serio. Beren, tutaj go nie ma, halo! Halo! Słuchajcie, ja go nie słyszę totalnie. O, widzę Macioka! Ej, gdzie on jest, słuchajcie, on chyba powiedział, że mnie widzi. Ej, nie mam pojęcia, może on lata! Słuchajcie, nie wiem, ale intruzie, pokaż się. Intruzie, nie. Pokaż się. Jestem z pandami. Co z pandami jesteś? O, widzę twój nick. Jesteś w pandach. Jestem. No to trzeba było krzyczeć, a ja cię tutaj szukałem. Dobra, stary, lecimy. Ja mam do ciebie propozycję. Nie, stary, co ty robisz? Zostaw je. Nie, słuchajcie, miarka się przebrała. To jest ostateczne, albo opuszczasz, albo to wybucha. Intruzie, proszę cię, żebyś odpuścił mi, żebyśmy rozwalili wspólnie to TNT, żebyś dołączył do naszej minecraftowej rodzinki i spędzimy razem święta. Co ty na to, intruzie? Nie. Nie da się ciebie przekonać? Nie. Kurczę, Bele, słuchajcie, pandy, co jak, co słuchajcie? Ale pand nie może załatwić, nie ma w ogóle... Nie pozwolę na to. Intruzie, a czy jeżeli opuszczę to miasto, to czy rozwalisz całe to TNT i obiecujesz, że nigdy nie rozwalisz nic tutaj? Zniszczę to TNT, ale nie obiecuję, że nie rozwalę nic nigdy. O kurczę, słuchajcie, ale to nie, to ja się tak nie bawię. To jeżeli ja mam opuścić miasto, a ty masz sobie potem dalej i tak rozwalać, no to jest gościu, to jest słaby deal dla mnie. Ja muszę mieć gwarancję, że jeżeli już opuszczam moje miasto, miasto raczej, którego jestem prezydentem, to muszę mieć gwarancję, że dasz spokój temu miastu. Okej. Dobra, ser, czyli umowa stoi? Czyli ja cię teraz robię, tepnę cię na kordy, które w ogóle nie istnieją, są miliardowe. Okej, nie, poczekaj, mogę przynajmniej sobie ogarnąć jakieś itemy? Nie. Nie, ale stary, no poczekaj, no dałbyś mi ogarnąć jakieś itemy, czy nie? Nie. No to w takim razie dobrze, to w takim razie możemy tak zrobić, ale stary, musisz mi obiecać, że rozwalisz całe to TNT i nic nie rozwalisz tutaj. Słuchajcie, on powiedział, że wpisuje kordy jakieś, które w ogóle nie istnieją, czyli wiecie, jakiś miliard na miliard. Ja nie wiem, słuchajcie, czy mi komputer nie wybuchnie od takich koordynatów. No nie wiem, zobaczymy. Intruzie? Słucham. No działasz, czy nie? Czy ja mam czekać, bo się odciągasz coś, gościu? No. Na razie tak. Co się, ale stary, no nie możesz chyba wpisać koordynatów miliard na miliard, bo ja nie wiem, czy takie istnieją, w sensie na pewno istnieją, ale nikt nigdy na takich nie był chyba i ja nie wiem, co, jak to zadziała na komputer, wiesz, o co chodzi? Nie? Okej, czyli chcesz wpisać i tak. Słuchajcie, on nie pozwala mi zmienić itemów. Ja mam całkiem okej itemy. Mam przede wszystkim, słuchajcie, toolsy, przede wszystkim mam zbrojkę, to jest najważniejsze. Do tego mam jakiegoś kobla, mam dirta, drewna akurat, słuchajcie, nie mam, no ale to nie jest problem, bo mam siekierkę, najważniejsze właśnie, tak jak mówię, zbroja i narzędzia. Także to, słuchajcie, wszystko mam, więc no dobrze, słuchajcie, mógł mnie, wiecie, pozbawić wszelakich itemów i żebym zaczynał od zera, ale jest...
no słuchajcie, no on jest głupi, także nie pomyślał nawet o tym. Dobra, Eluwa, gościu, co ty robisz? Eluwa, gościu, słuchajcie, nie, on znowu, słuchajcie, coś go wywaliło, nie wiem, słuchajcie, koleś totalnie nie ogarnia. Ale już mu powiedziałem, że o... Nie, mordo, nie, ginę, jestem w jakimś bloku, stary, tepnij mnie jeszcze raz. Okej, już żyję, już żyję, już żyję. Ło, przeteleportowałem się, słuchajcie, jestem w jakiejś górze. O kurczę, bele, słuchajcie. Żyję. Żyję. O kurczę, bele, słuchajcie, dobra. Sprawdzamy koordynaty. O, słuchajcie, wy ich nie widzicie. Moje koordynaty to jest 325 tysięcy na 138 tysięcy. Dla porównania, nasza wioska Milionowice to jest 960 tysięcy na 42. Więc ja jestem, słuchajcie, oddalony od naszej wioski o kilkaset tysięcy kratek. I to, słuchajcie, nie jest premium. Słuchajcie, no z intruzem to sobie teraz nie pogadam, bo jesteśmy oczywiście za daleko. Mimo, że, słuchajcie, jest na serwerze, mam tylko, słuchajcie, wielką nadzieję, że dotrzyma słowa i, słuchajcie, uratuje całą naszą wioskę. Przede wszystkim, słuchajcie, ja w ogóle jestem w środku nocy, na jakichś, słuchajcie, totalnie obcych kordach, na jakimś, słuchajcie, śniegu. Ja, słuchajcie, nie wiem, gdzie ja jestem, co robić, słuchajcie, ja muszę, słuchajcie, uuu, tu jest lodowiec. Ej, słuchajcie, dobra, trafiliśmy na lodowy biom, to, słuchajcie, nie jest źle, ale przede wszystkim, słuchajcie, nie sądziłem, słuchajcie, że tak zakończy się ten odcinek, bo, słuchajcie, ja myślałem, że intrus powie... Spoko, ty opuszczasz wioskę, ja rozwalam i do widzenia. Ale słuchajcie, on już mnie tepnął i ja, słuchajcie, już nie wrócę do Milionowic. Jestem na kordach oddalonych, o nie wiem, tak na oko 500-600 tysięcy kratek, to, słuchajcie, jest nie do zrobienia. Ja sobie zrobię, słuchajcie, taką małą, słuchajcie, chatkę sobie tutaj zrobię, pykson, cykson i elikson. No i słuchajcie, tutaj musimy przetrwać. Napiszcie, słuchajcie, co o tym sądzicie. Mam tylko nadzieję, słuchajcie, że intrus naprawdę dotrzyma słowa i uratuje tamto miasto. Ja, słuchajcie, jestem na totalnie nowych kordach, musiałem to zrobić, mordy. Albo miasto... Albo, słuchajcie, ja. No i wolałem oszczędzić miasto dla agenta, Elvisa, Abry i Bobo. Czyli po prostu wybrałem mniejsze zło, tak mam nadzieję. Słuchajcie, no ziomki, subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć, czy, słuchajcie, uda mi się przetrwać. Pamiętajcie, że codziennie macie live'y, codziennie odcinki. Do następnego. Yo!